Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której to Cloud9 na dwa etapy wbija na bombsite BN na Mirażu. Pierwszym etapem jest zasmokowanie gali, odcinającego wizję właśnie w tym obszarze. Następnie przejmowany jest mid, gdzie terroryści wbiegają shortem i zamykają zawodników CT na bombsite od strony shorta oraz domku B. Pierwszym zawodnikiem, nad którym skupimy uwagę, będzie Tarik, który jako jedyny udaje się pod bombsite A. W celu wywarcia presji w tym bombsite wyrzuca się on ze smoka ograniczającego wizję na Tetrisie oraz rampie. Następnie udaje się on na zakręt pod mida i pikuje wraz z automatikiem właśnie tą pozycję. Odbywa się to w momencie, gdy Stewie zajmuje już połowę długości underpassa. Skupiają się oni głównie na oknie. W momencie, kiedy Stewie opanuje konektor, udają się na galę i właśnie z gali zamykają zawodników na DS-ie. Tarik sam udaje się na backside i pilnuje od pozycji śmietnika. Kolejny zawodnik to Automatic, który udaje się bezpośrednio do narożnika na zakręcie mida. Wyczekuje on kontaktu od Skadoodla. W momencie, gdy Tarik dobiega do niego na zakręt oraz Stewie osiągnie właśnie połowę długości Undera, pikują oni razem mida. Następnie smokuje on konektor oraz udaje się wraz z Tarikiem na shorta, gdzie działa jako refragger po Tariku. Zadaniem Stewiego w początkowym etapie rundy jest sprawdzenie Andera. Następnie wcelowuje się on w domek bombsite'u B. Zadaniem Skadoodla jest celowanie się w mida na piksel i wyczekiwanie ewentualnego pushu ze strony CT. Następnie udaje się on do domku, gdzie wyczekuje odpowiedniego momentu i flashuje górą na bombsite B, lecz nie wybiega on w pierwsze tempo, a wyczekuje zawodników wbiegających od shorta. W momencie, gdy domek B jest opanowany oraz zawodnicy z shorta dobiegają do filara, celowuje się on w okno w markecie i sprawdza backside właśnie z pozycji domku. Jako że Rush zginął, jego zadaniem jest zaplantowanie paki na standardzie bombsite B. A jeśli chodzi o Rusha, jego zadanie ogranicza się do pilnowania ewentualnego pushu ze strony CT domka B. Następnie ustawia się na smoka odcinającego wizję na Edwardzie, wyczekuje momentu, gdy zawodnicy z shorta są już blisko i wyskakują z okienka, łapiąc pierwszy kontakt na zawodnikach znajdujących się właśnie na bombsite B, wcześniej paląc jeszcze koniec domku, ewentualną pozycję Snaxa. Stewie w danej taktyce gra pozycję lurkera. W początkowym etapie rundy przejmuje on kontrolę nad underpassem, następnie cofa się i wcelowuje w domek B. W kolejnym etapie smokuje on lewą stronę shorta, następnie udaje się stricte do undera i sprawdza on konektor. Ważnym aspektem w tej taktyce jest jako pierwsze złapanie kontaktu zawodników znajdujących się na shorcie. Następnie Stewie dopiero wychyla na zawodnika znajdującego się w konektorze po prawej bądź lewej stronie przy schodach. Po otrzymaniu smoka od automatika na konektor zostaje w tej pozycji i wyczekuje ewentualnej rotacji zawodników znajdujących się na bombsite A. Widać, jak zawodnicy CT
Nabierają się na dwuetapowe wejście na bombsite B, skupiając swoją uwagę na domku B i odpuszczając kompletnie mida oraz shorta. To by było wszystko z mojej strony. Dzięki za obejrzenie materiału. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a oraz zasubskrybowaniu kanału. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.